Witam w kolejnym odcinku Zagrajmy w Gniew Zehira. Jak tutaj dostaliśmy ruiny świątyni i obóz drwali. Musimy przejść tutaj. Tutaj we wraku nie możemy nic zrobić. Spróbujmy najpierw pójść do Furii Burzy. Bo tam mamy znaleźć coś dla tego łupieżcy umysłu tutaj z dołu. I może akurat tam coś jest. Co to jest nagrobek? Oj. Dobra, zobaczmy, co to jest za nagrobek. Zniszczony stary nagrobek. Działanie żywioł sprawiło, że wszelkie napisy są już nieczytelne. Odkopmy grób. Udaje ci się odkryć trochę kości. Na jednym z palców szkieletu liśni pierścień, zadziwiająco pozbawiony skaz. Okej. Pierścień wytrwałości plus 1. Wytrwałość plus 1. Dobra, biorę. Może być. Jest to w porządku. Przedmiot. Oj, co coś się pojawiło? Co? Nimtre i Gnole. Nimtre to jest inna wioska. Odkryłem Nimtre i... Okej, wejdźmy do wioski. O nie, coś tu jest. Kapitan z Samarachu. Wieśniak. Czarodziej z Samarachu. Żołnierz z Samarachu. O nie, będę pewnie musiał zabijać ludzi. Ty, masz buffy? Rzucaj buffy. Rzuć siłę byka na tego zioma. Powiększenie na niego i ogniste bronie na mnie. Na siebie rzuć zbroję maga. Ty rzuć na siebie to. Jasne. Piekielne ogarze! Okej. Co tu się dzieje? Idźcie stąd, cudzoziemcy. Nie ma tu nic do oglądania. Co to się dzieje? To nie twoja sprawa, ale ci wieśniacy zostali oskarżeni o kolaborację z wężoludźmi. Jakie masz dowody? Dowody? Nie potrzebuję dowodów. Otrzymałem rozkazy i je wykonuję. Kto ich oskarżył? To nieważne. Ważne jest to, bym wykonywał otrzymane rozkazy. A dokąd zabierasz wieśniaków? Zostaną zabrani do Samargolu, gdzie zostanie określony wymiar ich winy. Puść ich. Czemu się wtrącacie? Ja tylko wykonuję rozkazy. Wiele powodów. Puścisz ich czy nie? Okej. Nie chcemy, żeby niewinni ludzie niepotrzebnie cierpieli. Ich niewinność nie została jeszcze ustalona. Nie odsuniemy się. Ponieważ uporczywie przeszkadzacie mi w wykonywaniu rozkazów, muszę kazać was zabić. Zabić ich! O, powodzenia. Kapitan nieźle oberwał. Okej. Jestem odporny na tamto, więc pół biedy. Czas kogoś zabić! Okej, pół biedy. Ha. Co to był? Palec śmierci? Kto rzucił palec śmierci? Czy jak to się tam nazywało? Okej. Zabiliśmy ich trochę. Długi miecz plus 1, zbroja niezidentyfikowana na pierśnik. Okej, to są rzeczy, które wezmę. Długi miecz wrzucę tutaj. Ten krótki miecz też. To dam jej. Zbadała to. Złocona zbroja. Plus 1 i to jest zastraszenie. Jasne. W porządku. Otwórz. Zrób to. Ty powinnaś móc wziąć 1,6, a tu jest 1,10 plus 1. Ona jest teraz tym. Jak on się nazywa? Ziomem, który... No, jak się nazywasz? Przewodnikiem Zagłady. I ona dostała za darmo broń egzotyczną. Jasne. Więc jest nieźle. Okej. Szczątki. Mam krótkiego łuku, nie chcę. Chciałbym szczątki. Amulet. I mikstura. Okej, amulet to pewnie znowu amulet mądrości. Okej, kto potrzebuje mądrości?
czego teraz? Ty potrzebujesz być mądry. Tak. Okej. Czego potrzebujesz? Pieśniak? Masz coś? Tyle krwi. Nie, wcale tu krwi nie ma na tym. Nie wiem, czy mam krew wyłączoną, czy co? Możliwe, że jest wyłączona. Pokaż, co masz na sprzedaż. Ciekowana zbroja. Nie mogę tego sprzedawać surowców, nie? Nie wiem, jak ja mam to robić niby. Naturalny pancerz, magiczna sakiewka, mniejsza torba. Weźmy złodziejskich narzędzi troszkę. Bo zawsze ten jeden więcej może się okazać bardzo przydatny. Tak jak było właśnie, była ta jedna skrzynia. Dobrze, że mi się przypomniało. Pomniejszy zestaw. Pułapki, pułapki, pułapki. Okej, okay, tu nic nie ma. Pogadajmy z tymi. No i bez sensu. No dobra, niech będzie. Oni zginęli z twojej ręki. Nic się nie stało. Ale przyjdą następni. Tam wieśniak, okej. Okay. Do mędrca. Pójdźmy do mędrca. Niech mi coś zmądrzy. Okej. Okay. Coś jest? Daj mi chwilę. O, daj nam przejście. O, nie. Okej. Okay. Na razie zostawmy to tak. Jest skrzynka, jest zamknięta, ale ja go kradnę. Jesteśmy dobrzy, dlatego nie pozwoliliśmy ich zabrać. Bęben czegoś. Bęben nawiedzenia. Animacja martwego, przerażenie i strach. Czego potrzebujesz? Ja niby mam używanie magicznych urządzeń, więc. Podróżnicy z obcych krajów. Rzadki widok w Samarachu. A co chodzi z tymi żołnierzami? Wieśniacy zostali oskarżeni o kolaborację z UNT. Wyobraź sobie, jakby że ludzie chcieli zwracać sobie tym głowę. Znasz UNT? Znam ich zwyczaje. UNT szukają sług o bystrych umysłach. Trudno o takich w nim brać. Z twoich słów odnoszę wrażenie, że nie przepadasz za tą wioską. Jestem tylko szczery. W Nimble mogę się spokojnie oddawać nauce. To jego jedyna zaleta. Okej. Okay. Raz udowodnię ci, że jesteś jeszcze ludziem. Niestety. Zły mniejszy krośnie wydzielności. A, okej, okay, spoko. Nie ma sprawy. Dam je tobie. Jak możesz, to się nauczyć tych swoich. Nie masz odpowiedniego poziomu. Żywienie martwych. Tak. Czego chcesz? A. Okej, dobrze. Czego potrzebujesz? Masz zwój. Wszyscy za mną. Klosz niewidzialności. Jaki ty potrzebujesz poziom? 4. Czyli który potrzebujesz poziom? 5., 6., 7. Poziom. Żeby to móc. No dobra, pół biedy. To nie jest jakieś zaklęcie, którego używasz, żeby. A jednak, dobra, myślałem, że jestem jeszcze ludziem, ten człowiek. Jednak nie jest. Jaki kolor masz? Masz coś ciekawego? Nie ma pieniędzy ani przedmiotów. Szkoda. Dobrze, ale my mieliśmy iść do furii czegoś tam. Hodowca dzików. Okej, okay, macie coś do powiedzenia? Nie ma pieniędzy ani przedmiotów. Wieśniak. Masz coś więcej? Nie lubią mnie, bo zabiłem ludzi, którzy chcieli ich zabrać. Okej. Okay. Tam jest kolejny nagrobek. Pójdę tam. Czyli muszę pójść na środek bagna. Odkop grób, zabierz pierścień. Udany test wiedzy. Co to za pierścień? Wytrwałości. Ty dostaniesz wytrwałość. Masz strasznie. A nie, w sumie ma dosyć dobre rzuty obronne. Ciekawe, czy będę miał problem ze względu na tam spotkanie gnole. O, z daleka ich zauważyłem. Nie widzę, gdzie oni byli, więc tam. Więc trudno mi powiedzieć. Odkop grób i pozbyć pierścień. Znowu wytrwałość. To tym razem ty to weźmiesz. Czego potrzebujesz?
Powinienem może odpocząć. Nie wiem, czy to zrobić tu, w tym miejscu. O, jest krypta. Jest kolejna wioska. Odpoczniemy. Anuluj. Szuki bombardierzy. Odpocznijmy tutaj przy krypcie. Tak, okej, okay, upłynęło 8 godzin. Wchodzimy do krypty. Okej. Okay. To jest tylko to? Okej. Okay. Sarkofag. Okej, okay, wiemy, że to jest twarde. A, to ma pułapkę. Dobrze. Rozbrójmy tą pułapkę. Mam nadzieję, że nie wtopię. Niepowodzenie. Okej, okay, ale mogę to zrobić. Szkoda, że złodziejskich narzędzi nie można używać na tym. Seidmar Granat Rubin. Zróbmy coś takiego. A ty... O, właśnie. Wygląda na to, że mamy nowe cele do zajęcia. Czy oni zostali coś tam? Próbuję uciec upiór. Okej, okay, pół biedy. Czyli atakuj tego, który zadaje obrażenie jakieś. Chociaż nie. Trzeba zniszczyć trzeba tego. No. Nie może trafić. Czemu nie możesz trafić? Gdzie on? Ukryty cel. Okej. Bij. Jak uda ci się trafić... Ile? U moja trafił za 24. Cel odbiera wszystkie obrażenia? Okej. Więcej owieczek na rzeź. Okej, zrób to. Teraz, ty możesz użyć odpędzania. I go zniszczysz. Skarceni. Co? To który ty masz? Którzy oni mają poziom, że nie zostali zniszczony? Został odpędzony, ale powinien zostać zniszczony. Musi mieć mniejszy poziom niż 9. Dziwne. O, bez sensu. Dobra, palące światło, rzuć na niego. Okej. No niby co jakiś czas trafią. Dobra, użyjmy ognistego wybuchu. No akurat wtedy, kiedy tam. Dobrze. Wszystko jest otwarte, więc... Różdżka mrozu, koszulka kolcza plus jeden, kapelusz szlachecki, różdżka mrozu, promień lodu 50 ładunków, jeden na użycie, ok, koszulka kolcza plus jeden, 4-4 plus jeden, kara do testów minus, na razie sobie dam to, kapelusz szlachecki, charyzma plus jeden, o, co za różnica, ty to dostaniesz. Czego chcesz? Czego potrzebujesz? Bo ty masz co? 2-6. Ale nie masz kary, ale to jest kara tylko jeden. Więc mogę mieć 2 klasy pancerza więcej. Dobra, a teraz tamte rzeczy pozostałe. Do tego sarkofagu jeszcze nie wziąłem tych przedmiotów. Pieśń błyskotliwej myśli i Seidmar. Czyli to jest wiedza plus 5. Wolę klasę pancerza, czy wolę wiedzę? Wytrwałość na... Dobra, dam to. Seidmar plus 2. Ty możesz to brać, bo to jest dwuręczna broń chyba, co? Jest plus 2.
A nawet jeśli nie jest plus 2, jeżeli to jest jednoręczna broń, używam jako dwuręcznej, co jest super. Jest plus 2, więc jest magiczna i ma lepsze trafienie. Więc bardziej niż te 6 punktów obrażeń potencjalnych, wolę mieć 2 do trafienia. Jasne. Chociaż każdy będzie miał inne zdanie, ale myślę, że lepiej jest ludzi trafiać i zadawać im obrażenia, niż ich nie trafiać. Albo potencjalnie trafiać i nie zadawiać im obrażeń. Nie ucieknie ten, nie złapiecie mnie. Okej. Handluj z Taurinem. Eklan handlu to interfejs, z którego pośrednicy możesz kupować i sprzedawać towar w miastach w trakcie swoich przygód. Aha, okej. Każdy rodzaj transponowanego towaru jest wymieniony w rzędach na ekranie. Obok każdego rodzaju towaru na ekranie znajdują się kolumny. Od lewej do prawej zapasy miasta, ilość tego towaru, jaką dysponuje obecnie odwiedzone przez ciebie miasto, przyciski sprzedaży towary, cena, przyciski kupny i zapas drużyny. Czyli za 8. Nie ma sprawy. Mogę sprzedać to. Ok. Dobrze, już potraktujmy i uśpimy ich czujność. Czyli w ten sposób się handluje. Ok. Tu idź, bij. Ale fajnie wyglądają te gnole. Fajne mają modele, naprawdę. Co, jeszcze ktoś bije? Jakiś różową chmurkę miał. Co to są bełty? Bełty są mi niepotrzebne. Sztuki złota mogą być. Strzałka, bełty. Widać, dużo się bełtów dostaje, bo tam zakłada się, że tam, że ktoś tu będzie walczył z łuku. I w sumie da się. Tu są wszystkie walki na mapie świata, są na dużo otwartej przestrzeni. Więc może jest jakiś sens mieć walkę na odległość. Ej. Odwiedźmy miejscową kapliczkę. Aha, mogę robić tak. Okej, wejdźmy do kapliczki. Może tu coś ciekawego jest. Plus ten druid dostanie poziom. Znam ten labirynt. Za mną. Chociaż mu dajemy wszystko losowo. Naturalna magia. Co to jest? Zaklęć w zwierzęcej postaci. Nie ma sprawy. Czego potrzebujesz? Okej. Penitent. Masz coś? Pokój z tobą. Kleryk. Penitent. Co masz na sprzedaż? Weźmy amulety i inne śmieci. Po prostu kupmy wszystkie te. Mamy dosyć dużo kasy, a jej nie wydajemy. Okej, kupię trochę tych. Torb Ostrowiciela. Nie wiem, ile tego już jest. Kupię 20. Powinno być w porządku. Okej, a zróbmy jeszcze tak. Rzeczy, których nie jestem pewien, to powinien Jorkę dostać, tak? To są łupy. To powinna dostać ona. Czysty zwój to powinnaś dostać ty. To też powinna dostać ona. I teraz tak, rzeczy, które będę później sprzedawał, to są te. A rzeczy, co do których nie jestem pewien, to są te. To mogę sprzedać od razu. Bęben, trochę biedny jesteś na bęben. Okej, tak nie mogę używać. Dobra, sprzedać? Mogę. Sprzedać? Nie mogę. No to wyrzucę. Tak. Okej, Jorka będzie miał część tego. Okej. Czego potrzebujesz? Czyli tu nic nie ma. Czyli fajne jest to, że mogę tak na szybko to, co potrzebuję, robić w mieście. To jest przydatne. Gospoda śmierci węże. Wejdź do wspólnej izby.
Bo mimo, że tutaj jest takie coś, może tu będzie jakieś zadanie albo coś. Barman Otelmar. Księga gości. Żołnierz Taurinu. Masz coś? Nie, odwal się. Tancerka, mieszkaniec. Czyli tak, Otelmar może mi coś powiedzieć pewnie. Pobyta z ciebie osoba. Może wyświadczysz przysługę temu koneserowi świetnych win. Jakiekolwiek te szalańskie czerwone z 1368. Doskonały rocznik, ewentualnie biały złoty rubin. Rocznik 1370. Też dadzą się wypić. Doskonała wiedza. I całkowicie zgadzam się. Ale moja prawa jest trochę bardziej egzotyczna. Na każdym bazarze, w każdej gospodzie i domu kupieckim w Samarachu szukałem butelki wina głębinowego. Bezskutecznie. Podobno na wzgórze w pobliżu Samargolu jest jakiś czarny rynek, ale boję się, że zupełnie nie będę tam pasował. Aha, czy on chce wino z czarnego rynku? Nie ma sprawy. Jasne. Pogadajmy z barmanem. Niestety musimy wejść za kontuar, żeby z nim pogadać. Jakieś plotki? Nic ciekawego, chcę odpocząć. Zapłacimy 50 sztuk złota. Na szczęście to nie jest Final Fantasy, w którym każda kolejna karczma więcej wymaga ode mnie pieniędzy. I jakaś na zapydziałej wiosce karczma kilka tysięcy kosztuje tam pobyt. Ej, Patros Samargolu, krypta. No jeszcze na północ coś tu nie jest, ale my idziemy do Furii Burzy. I nie pamiętam, co tu miałem zrobić. Dla klientów specjalnych. Skrzynia, okej. Okay. Ładunek desek. O, ciekawe. Furia Burzy. I kolejna skrzynia, nieźle. Okej. Okay. 250, okej. Okay. Pokraczne kopce. A, to są te. Okej. Okay. Wejdźmy do tej warowni. O nie, Sylfida. Nie lubię fej. Fuck. A, ty powinieneś... Dobra, dalej ognisty kopce. A tutaj weźmy, nie wiem, płonącą broń. Czego potrzebujesz? Nie odpocznę tutaj, nie? Nie mogę. Okej, okay, nie powinno ci tu być. Szamal będzie na ciebie zły. Kim jest Szamal? Szamal jest nowym panem. Kiedy Szamal się pojawił, był miły, ale starzy panowie robili mu różne rzeczy. Już wcale nie jest miły. A co się stało ze starymi panami? Nie lubili się za bardzo. Zawsze robili sobie psikusy i podkradali rzeczy. Później Szamal się uwolnił i wszyscy zginęli. Co robili Szamalowie? Okropności. Szamal krzyczał i krzyczał, ale starzy panowie nigdy nie przestawali. Gdzie teraz jest Szamal? Na zewnątrz, na burzy. Szamal lubi deszcz, wiatr i gromy. Jeśli cię zobaczy, kiedy wróci, zabije cię, jak starych panów. Coś jeszcze możesz mi powiedzieć? Uwolnimy cię, nie martw się. Nie możesz, Szamal jest za silny. Skończysz jak starzy panowie. Nie. Co się stało ze starymi panami? Okej, uwolnił się. W jaki sposób był uwięziony? Nie wiem. Tylko słyszałem, jak robili różne rzeczy. O nie. Okej, dobra. Czyli tu jest jakiś ziom, który jest zły. Oj. Okej. Szkielet tam jest. Tam jest tajne przejście. Ciekawe. Jest kilka tajnych przejść? Nie, jest jedno tajne przejście. Mulet, okej. Okay. Weź zobacz, co to jest. Skarabeusz ochrony. Jeden narzut obronny. Może być. Pierśnie wytrwałości w takim razie ona może dostać. Kostur plus jeden. To takie sobie. Bransolety zbroi plus jeden. Okej, okay, niech będzie. Kostur daj mi. Teraz ja poprowadzę. Kiedyś to sprzedam. Okej, okay. Pójdźmy do skarbca najpierw. Zobaczmy, czy uda mi się je otworzyć. Mam jeden zestaw plus trzy. Kamienne drzwi zawierają złożony mechanizm zamkowy, wymagający jednoczesnego włożenia i przekręcenia trzech kluczy. No, moich ziomów jest czterech, ale potrzebuję trzy klucze, okej.
Jorge, idź tam. Teraz chcesz? Ten jest mój. Nie ma potrzeby marnować szału na tych ziomów. Oj, nie, zaraz. Nie. Nie udało się rozpłatać. O nie. To jest szamal? No trafcie go. Co wam jest? Czemu nie możecie go trafić? No. Okej. Okej, ujdzie. Fajna muzyka do walki. Szczątki. Ciało Mefita lodu. Ciało Mefita lodu. Okej, te ciała to są tutaj jakoś specjalnie zrobione. Skrzynia. O, super. Klucz do krypty. Dziennik. Pusty pierścień przywołania Gina. Okej. Coś jest ciekawego do zrobienia. To była pracownia. Nie za fajna. Co tutaj może być? To nie kolejne ciała Mefita. Czy pytanie tylko, czy mi się przydadzą? Czy to jest tylko to, co jest, że to jest tylko i wyłącznie łuk łowiecki? Pojemnik na zwoje. O, ile tego jest? Ty to weź. Zabierz wszystko i ucz się wszystkiego. Okej. Niech będzie. No, prawdopodobnie użyję tych czarów, no ale... Okej. Tak myślałem, że będzie spłokowane. Oj! Ulecz go. Sukces. Flet, pierścień, klucz do krypty. Okej. Flet i pierścień zostawiam tu. Te dwie rzeczy też. Tak. Zauroczenie. Śpiewka. Leczenie średnich ran. Raz dziennie. I uderzenie dźwięku raz dziennie. Okej. A, wyposaż? Okej. Użyj leczenie średnich ran na tego zioma. A ty użyj leczenia poważnych ran na siebie. Okej, może być. Czego potrzebujesz? Okej, dobrze. Czyli mam już dwa klucze do tego miejsca, tak? Jeden i drugi klucz do krypty. To już coś. Jeszcze żywioła ktoś zostawił. Promienna esencja wody. Okej. Czyli są esencje. I powinniśmy... Tak. Czyli potrzebujemy jeszcze jeden klucz. No dobra, niech będzie. Oj. On będzie wiedział o twoim pobycie tutaj. Czemu tu jeszcze jesteś? Okej. Czy ta skrzynia jest zapłapkowana? Nie. Różne średnie. Ożywienie martwych. Ty dostaniesz. Tak. A ta moneta to jest brosza osłony. Tarcza, 3 użycia na dzień. Dobrze. Jasne. Co z tego, że będzie wiedział? Coś mi stan? Żegnaj. Prawdopodobnie teraz. A właśnie, ten kontrakt. Jeszcze rozmawiam sobie za zebraniu. Badania manipulacji i ulepszenia istot pozasferowych i do spisania naszej wiedzy w jednej księdze za sumę nie mniejszą niż 10 000 sztuk złota, która ma zostać nam przekazana nie później niż 6 miesięcy
od dnia podpisania kontraktu. Każdy sygnatariusz kontraktu otrzyma 1/3 klucza otwierającego kryptę, w której zostanie złożona ukończona księga. Ma to na celu zapobieżenie kradzieży, chciwości i innym niefortunnym przypadkom. Okej. Okay. Pytanie tylko, czy w tej chwili tutaj jest ten? Nie. Muszę pewnie otworzyć tą kryptę. Użyjmy. Włóż klucze i otwórz skarbiec. Okej. Okay. Spadaj. Dobra, na razie mogę otworzyć zamek. Tak myślałem. Sukces niemożliwy. Nie, głupia ty. Ta, co ty odwalasz? Okej. Okay. Użyjmy złodziejskich narzędzi na to. Okej, okay, badania folii burzy. Tak. Najpierw ty weź wszystko. Okej. Okay. Co to są? Wskrzeszenie leci tutaj. Pawęż plus 1. Ona nie, nikt nie może u mnie pawęży nosić, idzie do mnie. Jadem wiążącego. Czas na swój wiedzę. Nosisz to. Pas łucznika. Odporność na kłutę. Jorge to sobie założy. Rękawice czaroznawstwa. Mazolety zbroi. To jest takie sobie, więc... Czego potrzebujesz? A, jeszcze ty weź to. Jasne. I... pawęż i rękawice czaroznawstwa. Okej. Okej. Tak. I tu jest... to jest dżin po prostu, tak myślałem. Jasne. Odesłanie, użycie na moc. Unikalna moc, nieograniczone użycie. Nie, weźmy to tutaj. O, co się stało? O nie! Okej, okay. Się zastanawiam, czy to skopiowało mi ten przedmiot. Okej, okay, użyj odesłania na szamalu. Teraz użyjmy odesłania na w tym miejscu. Jaka jest specjalna moc tego? Trochę wtopiliśmy. Tak czy nie, jest to piękny i cenny klejnot. Dobrze. A mogę... Aha, okej. Okay. Czytajmy grę na szybko. Wiem, że to już jest ponad 30-minutowy odcinek. Chociaż nie, dobra. To jest 32, no to już jest trochę dużo. Czyli co ja będę musiał zrobić, to... zostawić wszystkich tutaj. Mam ten klejnot, więc to nie jest problem. Mam ten klejnot. Zostawię wszystkich tutaj, żeby bili. Ty możesz rzucić powiększenie? Możesz, więc rzucę jeszcze dodatkowe parę czarów. I powinniśmy być w stanie pokonać tego dżina. Zobaczymy. Większym, dużym problemem było to, że wszyscy byli skupieni tam w jednym miejscu. Więc jest to pewien problem. Także zrobimy to w następnym odcinku. Pokonamy go. Powinniśmy dać radę. Także do zobaczenia w następnym odcinku. Na razie.